Dobry dzień, sława Jezusu Chrystu. Witajcie kochani w naszej następnej передаczy, w której czynię rozdumy nad jewrejskimi korzeniami chrześcijaństwa, osobliwo katolicyzmu, opierając się na książce Branta Pitra Jezus i jewrejskie korzenia i Eucharystii z przedmowy Scotta Hanna. W poprzedniej serii ja już począł mówić i opowiem wam, що в юдаїзмі старозаповідньому від часів Мойсея 1250 перед Христом вже було очікування на нового Мойсея, що Месія буде новим, більшим Мойсеєм. І в католицизмі маємо цього Мойсея, тому що маємо Месію, маємо Ісуса Христа. З другого боку, właśnie він є у нас, не є в юдаїзмі. Юдаїзм його відкинув. Юдаїзм в Мішні, равінацькі документи першого-другого століття і в Талмудах, п'яте-шосте століття, відкидає Ісуса і воює з Ісусом, і ображає Ісуса і християнство. Так що юдаїзм є релігією антихристовою, антихристианською. Nie można powiedzieć, że judaizm to antychryst, ale w takim rozumieniu eschatologicznym, ale zawsze może stać antychrystą, tak jak każdy z nas może stać pokłonnikiem antychrysta. Natomiast można powiedzieć, że judaizm to jest religia antychrystowa i antychrystiańska. Także judaizm nie ma Jezusa Chrysta. Jezusa Chrysta w pewności ma chrześcijaństwo, ma katolicyzm, w mniejszej pewności prawosławia, jeszcze w mniejszej pewności protestantyzm i w ramach protestantyzmu mesjańskie Jewreje. Przecież ci, jaki wierzą w Bożestwo Jezusa, a nie tylko w coś, co... Bo kto nie wierzy w Bożestwo Jezusa, to nie ma Chrysta w zachali. Nawet jak się wierzy, że co to jest Mesja. Tak dumają. I chyba tak dumają także autory, osobliwo Pawło i Joan, apostoły. Ja opowiadał także pro Nowy Zawit i skazał, że tu ten Nowy Zawit, pro jaki świadczy osobliwo prorok Jeremia, każe, czy to będzie Zawit nowy, wczynany. I że nie utotożnuje tego Nowego Zawitu ani Jeremia w 6 stuleciu 587 rok, ani z Zawitem Mojsejewym, synajskim, ani zawitom dynastycznym Dawidowym, bo ci zawity w Żebuli z 13 stolicia przed Chrystom i z 10 stolicia przed Chrystom, a Jeremia prorokuje w 6 stolicie, to 600 roków pisla synajskiego zawitu i 400 roków pisla Dawid, dynastycznego z dynastii Dawidowej zawitu. Tak, Szowin obiecają, czy Nowy Zawit choworyć także w kontekście, kiedy wawiloński wiska zdobywają Jerozolim, kiedy zakończy, co można skazać na ich oczach, na oczach Jewrejów, stary Zawit, że zakończy, co, bo skoro będzie zniszczony chram, cej chram własny Salomona, chram Dawida i Salomona będzie zniszczony skoro. Wsi będą wywezeni w wawilońską niewolę. Kowczeg Zawitu będzie schowany w chorach, na chori Nebo, prorokom Jeremii, który był świadczennikiem. Także on w kontekście, jak można powiedzieć, dekonstrukcji, demontażu z poprzednich Zawitów, z przyczynionych jasna sprawa niewiernictwu narodu, on mówi, że Bóg skoro zakluczy nowy Zawit. I ci zakończy się, w jakomuś tam planie zakończy się, w jakomuś podobrze się, ale będzie nowy. No, jak jest nowy zawit, to musi jakoś zakończyć ten stary zawit. To suć będzie wzięta, a wsiadny suć będzie odkinuta, że zakończona. No ale na stylki będzie peremina, że nowy zawit będzie z listą nowym zawitom i co zakłucza Jezus Chrystus. Nawet nie na chrysti w oskresieniu, tylko podczas ostatniej wieczeri. Więc każe, oś krow, jaka będzie zawtra prolita, oś ciło, jakie będzie zawtra wydane, ale nowy zawit to jest nowy zawit. Także nowy zawit nie jest na peredodni muki. Nowy zawit jest zakluczony podczas ostatniej wieczeri, co taki podkresluje, jak czymś potężnym jest Eucharystia, że ona wyperedyła chronologiczno muku i woskresienia. I że właśnie Eucharystia jest uczto i nowego zawitu i co podkresluje
jak czymś velikim jest Eucharystia, ona istnieje tylko w katolicyzmie i tylko w prawosławiu, w protestantyzmie, wśród mesjańskich Żydów i nie ma. Pro co ja także wrze mówię i teraz chcę jeszcze z jechodni skazać wam pro trzecią, czwartą kategorię, którą ma wczynić Mesja, kiedy przyjdzie. Tobto ma przyjść po pierwsze, po drugie ma zakluczyć nowy zawit, ten zawit ma być niepolitycznym, niemilitarno, Переможним, але мав бути есхатологічним, то мав бути завіт, котрий розпочинає новий світ. Тут також, якщо новий світ, то нова людина, то нове творіння, нове сотворіння, то нові всі категорії нові. То не буде вже рахуватися категорії старі, наприклад, ексклюзивного єврейського вибрання, обрізання, кошерне, некошерне. То має бути нове. To ma być coś, no nowe, nowy świat, rozumiecie? Nowe stworzenia świata, nowe kategorie, nowy zawit, nowa religia, nowy Mojsej, wszystko nowe. Wszystko nowe. Odno z takich nowin ma być nowy, trzeci wrze chram. No bo pierwszy chram Salomona, drugi chram to będzie pisle wawilońskiego pereselenia, kiedy wracają się Ezra, Neemia, knygi. To będzie odbudowania Jerozolimy i odbudowania chramu, to będzie nowy chram. No i po tym trzeci, właśnie tej eschatologicznej. Pro jakiej Jezus każe zniszczyć drugi chram, to ja wam pobuduję trzeci. W Joani 2 i tam u synoptyki w Matfiju, Marku, Łucji, któryś tam rozdział. Pislia w dzień werbnej nedzieli. Tak, poczynajmy analizować nową świątynię, nowy chram. Majże połowy na knychy Wychit, rozdziały z 25 do 40, pokazują, jak ma być pobudowana świątynia, to nawet z usty, czy na początku, skinia Mojseja, a potem także po tych proporcjach, tylko w większych masztabach, że świątynia, chram jerozolimski. Nawet z usty, Mojseja, jaki ma być perenosny, no bo one chodzili po pustyni, ma w maty 20 metrów w szerynę, 45 metrów do wszyny. Był pobudowany z trzech części. Na początku były takie podwirja, podwirja zewnętrzne, niepokryte nijaką stelią. I tam był z brązu wiftar dla wsepaleń. I tam chyba była także ta posudna wielka taka kupalnia dla oczyszczeń świeszczeneckich, przed rytualnych oczyszczeń, przed czynieniem kultu dla Aarona i jego synów. Tam chyba właśnie na tym podwili. Ci dwie rzeczy były. Na tym wiftari z brązu składali żertwo przynoszenia i zwiriw, krwawi żertwy i w sepalni żertwy. Potem wchodzili wrze do miejsca, jakie mało kryszu, jako mało steliu w tym nameti. I tam to było miejsce święte. I tam znajdowali się trzy przedmety. Złoty świecznik, menora, jaka była stylizacją i pamiątką, i aktualizacją liturgijną i podążeniem kusza, który pałaje, a nie zgoriaje. To mu właśnie sim ramen, bo sim hiłok tego kusza, znaczy to. I tomu ma goryty, no bo kuść gory nie spaliła się. Tomu menora, potużnia, taka złota, złoty świecznik. Krim cego był tam, druga rzecz to był złoty wiftar gadżenia. I trzecia rzecz, na jakomu żertwu skadyła, składali. I trzeci złoty wiftar czystił, na jakomu kłali tak zwani pokładni chliby i wina. 12 mac przynosili każdą soboty i kłali tam i wino. 12 mac, 12 chlibów, jak reprezentację 12 pokolin, to to, że wszyscy pokolenia kładą się przed Gospodą, nyć padają przed Gospodą. Wiftar oznacza Gospoda. Oni lehają na niemu, oni lehają przed nim, oni pokłaniają się. I leżać razem, oś wiftar, oś chliby razem. Wes tydzień i przez tydzień i wino także pokładne. I przez tydzień swieszczeniki przynosili nowe chliby, świeży, nekwaszeni, jasna sprawa.
i nowe wino kłali tam, a zabrali stare i na wiftari także samo tomu, jaki chyba po tym w chramie to wże win był na podwirie, nie znają czy u Mojsieja wże był w złoty wiftar także, ale spożywali na podwirju. To ci stari chliby i wina z tyżnewo i dawniny spożywali sweszczenek. To chliby pokładania i wina pokładania zakinczowali się żertwą i besid, no i tylko sweszczenek mogli ich spożywać. No i to były tak zwane chliby i wina prysutności. Prysutności Boga, prysutności Izraela. Bóg z Izraelem. 12 pokoleń Izraela z Bogiem. Tak. Także to była bezkrwawa żertwa z kadyła, chliba i wina. I trzecia. Aha, tak to było na odnomu wiftarii. Ci chliby, wina i kadyło na odnomu złotomu wiftarii. I trzecia, a nie, przepraszam, to były dwa okremi. Dwa okremi. Złoty wiftar kadżnia i złoty stół wiftar dla chliby i wina pokładnych i menora. Ci trzy przedmioty były w miejscu światomu. Potem była zasłona, oś właśnie ta zasłona, która rozderaje się w momencie śmierci Chrysta, ale wże w chramie, nie w namety. I tam dalej było miejsce najświętsze, święte świętych. A w niemu znajdował się tylko jeden przedmiot, kowczeg zawitu. Kowczeg zawitu to skrynka z akacjowego drewa, duże trwało, wsia w złoty, ozołoczona. Na werchu jeszcze dwa cherubymy, wykuty z złota. I w tej skryni, hermetyczną zaczynanej, znajdowali się trzy przedmioty. Dwie kamienne tablice z 10 zapowiedziami Bożymi, to Słowo Boże. Relikwiar z manną, posudyna z odnym omerom, to była waha manny, codzienne spożycia manny. Omer chyba na hołów był, na skiki pamiętają, nie pamiętają dokładno. Tylko to stylki, chlip szczodenny, szczodenna porcja. Odyn omer manny znajdował się w kowczezi zawitu, zdaje się, i posak Aarona, pro jaki czytajmy w Jewrei w 9:1-5, jaki zacwiw i pokazał na Aarona jak sweszczennika. I cej kowczeg zawitu, to był nie tylko przedmiot kultu, ale to było takoż ambasada Boga, to był znak zamieszkania Boga na ziemi, to było podniżja Boga wśród Jewrejów. To było taństwo prysutności Boga wśród nich. I razem z tym nametem, wstanowieniem nametu, a przed tym razem z tym kowczegom zawitu, stow sławy, chmara sławy zeszła na namet i napełniła namet. To Bóg pokazał, że dzisno, kiedy Mojsej chce wszystko sporiadów, no to Bóg skazał Amin i Priszow i zamieszkał tam. Tomu, jaka była funkcja nametu? Nametu czy nameta? Nametu. Daty Jewrejom, jakie błukali po pustyni, mandrowali, połomnictwowali po pustyni, daty możliwość, daty im prysutność Boga i możliwość zostać z Bogiem taką samą, jak na Synaj Góry. To było prodobrze na Synaj Góry. Znaczy, czym je nawet zostać? Synaj Góroju, jaka łazić z nim. Jaką mają. Mają Synaj Góru. Miejsce, gdzie niebo dotykaje ziemi, gdzie niebo schodzi na ziemię, gdzie ziemia podnosi się do nieba. Ziemia w niebie, niebo na ziemi. Synaj Góra. Zawit. Prysutność. Zustrzyć. Tam, a teper tut. I kiedy Mojsej wchodzi do nametu, kiedy Aaron robi liturgię, to oni je na Synaj Górze. Razem z Bogiem. Oś znaczenia kultu. Czego nie mają protestanty? Oś znaczenia liturgii. Niebo na ziemi, ziemia na niebie. My wszyscy na Synaj Górze. Tylko, że nie na Synaj,
bo my jewreje polityczni, tylko na Synai chory. My w werchnią Jerusalemi, nie w ciemu politycznemu, w Izraeli politycznemu, tylko my w niebesnym Jerusalemi, na liturgii i w chramie. Oś czym jest chram katolicki, prawosławny. Cerkwuszka. Oś czym jest. To jest Synai chora. Sion chora. To jest niebo. Oś czym jest kult. Oś czemu tak bidni protestanty i mesjański Jewreje. Nie mają Synai chory i nie mają Sion chory. Nie mają nieba na ziemi. Mają wse krim Synai chory. Mają wse krim Sion chory. Mają wse krim nieba na ziemi. Nie mają czy świątyni, nie mają czy kultu. Pierwsza, na początku to był namet w czasach Mojseja, namet w czasach Jezusa Nawima, namet po tym i kowczeg w czasach Sudiv i tak dochodzimy do Dawida. Win tam pukał, raz był tam, raz tam, metuszył się ten namet. I po tym Dawid jego przywodzi do siebie. Pamiętajmy, tam skacze, plasaje, tańcuje, żertwo przynosić. Milcha, jego drużyna tam sceptyczna. To mój bezplidność zależy się na zawsze. Obraziła Boga. Nasmiechają czy znad Dawidką. To jest 250 roków pisle Mojseja. Dawid przywodzi na kinec, przywodzi na med do siebie i stawić. I tam Dawid otrzymuje dumku taką. Ja w pałacach bramurnych. A Bozia w jakichś nametach, szatrach. To nie chodzi, coś nie liczy. To pobudujemy Bozji daczu. Chram. Żeby nie w szatrach był. No i idę z tym do proroka Natana, zdaje się, i każe jemu oś taka idea. Natan każe ładna, ale w nocy Bóg jemu każe nie, Dawid, bo by wozgordy wse krymcioch troszkę krwawy, tym troszkę grisznej, i oho detyna, Solomon pobuduje. No i w 1000 roku Solomon buduje chram pierwszy. W 587 roku cej chram będzie zniszczony. I w 539 roku perski król Kir, Cyrus, Kirus, Kir, to jest nowa dynastia, jaka zamieniła wawilońską dynastię. Nabuchodonozor, pamiętajcie, wyniszczuje chram, zabieraje elity i naród, zabieraje w wawilońską niewolę. To jest 587 rok. A w 539 roku jest przewrót polityczny i dochodzi do władzy dynastia, że nie wawilońska, ale perska, Persja poczynaje się. Dominacja Persji. Persy, z jakimi potem tam w 300 rokach będzie wojować Aleksandr Makedoński, Makedończyk, no skażę mu, choć nie do końca, Grek. No, Grek, Makedończyk, to toczno. No i mają o knychu Ezdry, Nehemii, one w 539 roku wracają w dekilka krat, tam jest dekilka tych chwilej potoku powernania. Nie wszyscy chcą wrócić, a jakim tam, że w Sybirii dobre, znajdą, w tej Babilonii, tam krasi ziemi, Eufrat, Tygr, mezopotamskie ziemi dawni. Także one wszyscy chcą na tę piw pustynną, czy majże pustynną, kamienistą Judeju wracać. No, ale patrioty. Patrioty chcą wracać. Nacjonalisty ukraińscy chcą wracać. A dejaki w Kanadzie zaliczają się. A dejaki wracają się. No, ale świątyni Salomona nie mają. Budują się druga świątynia. A starcy, jak jeszcze pamiętają, no bo przeszło z kilku. Przeszło tam, skażmy, 50 roków. Tak? To jeszcze taki, jaki w młodości pamiętali chram. I teraz jak baczę na tę budowlę, to płaczuć, że to kurnik jakiś pobudował, Ezdra i Nehemia. No ale tak, z kilku mogli, z tylko i zrobili.
prawoj rukoj budowali, ale lewoj rukoj trzymali mecz, bo trzeba było tam obganiać się przed wrogami, bo tam nie wszystko było tak prosto. Czytajcie Ezdru i Nehemiju. Tak, że wynika drugi chram odnowienia świątynia. I wtedy proroki w kontekście tego drugiego, budownictwa drugiego chramu, w kontekście płaczu tych starców, jakie pamiętają pierwszy chram i narzekają, że drugi to jak kurnik. Jakaś mała budka. To kiedy znaje, to kiedy jest źle, to zawsze znajdzie się jakiś pismennik, jakiś prorok, że każe, że podniaty duch, to skaże, słuchajcie, czekaje nas wielkie majbutnie. Ja tu nie nasmiechaję się nad prorokami, ale tam, gdzie zbilszy się grzech i chalepa i nieszczęścia, tam musi zbilszyć się błahodać. Także w chalepach pamiętajcie też, że chalepy to dobry zwistun błahodati wielkiej. Kto strażdaje, kto przeżywa perswidowania, niechaj ciszy się, bo wielkie majbutnie znaczy. Tak, i właśnie w kontekście tych chalepy, tych opłaciu i tych radości z drugiego chramu, proroki każą, nie przeżywajcie, nie płaczcie. Będzie trzeci chram. I to będzie taki chram, że tym Wawilońcem, tym Mezopotamcem, tym Persam, Grekam oczy wylizą z orbit, z oczodoli, wypływą im z zazdrości. Micheja. A, że to świątynia najbudniejsza to będzie nowa świątynia w czasach nowego wychodu. To przyjdzie nowy Mojsej i zrobi nam nowy namet zusty, czy nową świątynię. Eschatologiczną, pamiętajcie. To nie będzie polityczne. To nie będzie architektura. To nie będzie z kamienia. No, aż tak może nie mówią, choć może i mówią. To będzie eschatologiczne, a nie polityczne. To będzie eschatologiczne, niebesne, a nie ziemne. To będzie eschatologiczne, a nie historyczne. To będzie inna budowla niż kamianista z kamienia. To nie będzie prosto architektura. Prorok Michea. Michała 4:1-2. Że w dniach ostatnich Bóg wczynić, że gora chramu gospodniego, gora gospodniej świątyni, stanie najwyższej goroju świtu i do niej potiachnąć się inszy pachorbki. Każdy, kto był w Jerozolimie, rozumie, że pachorbok, na jakomu je była pobudowana to świątynia jerozolimska, chram jerozolimski, a teper meczet Omara, to jest mały pachorbok. Jaka to chora? Ale właśnie ta chora ma wyrosty. To ma jakiś obraz proroczy surrealistyczny, fantazji. Znaczy, toczno nie eon zemny, nie czas zemny, nie zemni parametry i maszta i resursy. To ma być coś surrealistycznego. Coś właśnie eschatologicznego. Prorok Isaja, to jest, zdaje się, drugi albo nawet trzeci Isaja, nawet nie znam, bo znajdę kniha Isaii, dzielnica na trzy części, była pisana w trzech momentach historycznych. To mu je proto Isaia, je deutero Isaia i nie znam, jak będzie trzeci Isaia, trito Isaia i trito chyba Isaia. Nie znam, ja nie specjalista wielki po Biblii. To specjalista, ale nie profesjonał taki, żeby pamiętać te wszystkie sprawy. Nie aż tak erudowany. Nie chcę być erudowany, bo to smit ja dla pamięci w książkach wse je. A dla nas najważniejsza prawilna intuicja i oryginalność, prawda? Tak. I teraz posłuchajmy o Isaju. Mój chram stanie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Je proroki w Izraeli, jakie prorokowali duże nacjonalistyczno. Oś wszyscy proroki przyjdą ze swoimi tam kosztami i dadą, tobie wydadą i będą rabami twoimi i ty na spinach czużych narodów będziesz stupaty Izraelu. Taki
takie nacjonalistyczne, takie szowinistyczne, ja bym nawet wskazał proroctwo, ale i tu dozwolte mi, ja budu lubię ty joho atakuwaty. Pan Johannes Fichtenbauer lubić takie proroctwa zwerszowaty polityczno. Po zemnomu. Jeszcze trzeba właśnie nam teper tu na ziemi pokonać się Jewrejem, no bo jest taki proroctwo, że ona ma stupaty po naszych szyjach, po naszych głowach. My mamy im po podłogu wystelety naszymi chrebtami, naszymi spinami. No jest takie proroctwo, że podłogu sobie Izrael wczynić na spinamy, o tak jak parkiet, tak będą nie doski, takie spiny inozemców. I po spinach inozemców tych będziesz łazdy o Izraelu. Jak to trzeba rozumieć? Nie polityczno, panie Johannes. Nie szowinistyczno, nie nacjonalistyczno. Dawajcie bez rasyzmu. Bo to, jak się uwidzimy w taką perspektywę, to nasza religia jest żachliwa. To my od nacystów niedaleko. Do rzeczy od kogo nacysty wczyli się? Że Niemcy nad usę. No od kogo Hitler wczył się? Gdzie on mi chce poczuć, że jakaś nacja jest nad innymi nacjami? U kogo mi poczuć? U Eskimosów? One duże skromni. Ja tak pomyślę, po ich tak mimicy, znajete? U Aborygenów. One nawet nie rozumieją, co to takie rasyzm. Dumają, tak prosti ludzie tam. Z raju wzięci, ci Aborygeny raj, australijscy. Australijskie. Gdzie pan Hitler mógł nauczyć się, że Niemcy nad usę? No u kogo mógł poczuć na ulicach Münchena? U kogo? Że jakaś nacja chce być nad innymi nacjami? U kogo? U Polaków? Jakie ledwie dychali pod Niemcami zawsze, albo pod Ruskimi. No pod Austriacami nam było najlepsze. Tak. Hitler nauczył się u Jewrejów. To Jewreje, właśnie. Niemcy nauczyli się u Jewrejów, że jest jakaś nacja. Tylko Hitler wskazał, czemu Jewreje mają być najkraszy nacji? Oż czemu mówi tak nienawidzę Jewrejów? To była jedyna nacja, która pretendowała w swoich kepskich teologach, takich jak pan Johannes Fichtenbauer, pretendowała, chciała być wyższej. Oceniowała proroctwa starozapowiedni jak wykrzyk polityczny. To nie jest wykrzyk polityczny, tylko eschatologiczny. My będziemy w niebie stupaty po zmijach, skorpionach, po chrebcie satanińskiemu. My będziemy stupaty po worohach naszego spasienia, po złych ludziach. My będziemy stupaty po ludziach w pekli. Czemu? Bo my będziemy tam w szczęście, a oni będą w nieszczęście. I nie zmożą nas wkusyty. Bo my będziemy w triumfie. Cerkwa w niebie to jest cerkwa triumfująca. A ta cerkwa, skaże cerkwa w pekli, to jest cerkwa, gdzie jest płacz, rozpaczy i skrzechy zubów nienawiści i zazdrości. Oż w jakomu planie, w eschatologicznemu, my, Jewreje, sprawdzni, jaki mamy trzeci chram Jezusa Chrysta, jakże rozumiecie, jaki jest w mistycznemu cieli Chrysta. My, cerkwa katolicka, my, cerkwa Chrystowa, my, cerkwa prawosławna i protestancka także w jakomuś planie. I my, cerkwa ludzi dobrej woli, wsi spaseni, budemo na chrebtach stupaty worogów naszych, bo one będą mieć nienawiść do nas, ale nas nie wkusią. Za daleko, za nisko one. Kamieńczykami nie dokinąć. Oż, w jakomu planie my będziemy triumfować, to jest obraz metaforyczny. Nie, że będziemy stupaty po ludziach, nechtujący, zwerchnio stawiać z docisków, jak i w pekli. Tylko, że to jest metaforyczny obraz triumfu wybranych, spasenych. W bezpieczeństwie i w dokir worohom swoim. Oż. I tylko tak, eschatologiczno, wieczno, niebesno, można interpretować te teksty. A pan Johannes lubić pokazywać współczesny Izrael, gdzie zwerszuje się polityczno, militarno nawet, ekonomiczno. Więc tam mówi w swoich publikacjach, podwiedzcie, jak Izrael fajno gospodarzy na swojej ziemi, tam se zelene, tam se preuspiewaje, tam se tak, o Boże. Tam, wony peremorsi, za 6 dni, wony peremogli trzy krainy, tam Egipet, Syrię, tam kogoś jeszcze, prawda? Semidenna czy szostydenna wina.
Tam w 60. zdaje się, prawda? Oś, jaki wolny młodci, oś, jak zbywają się proroctwa. Boże mi, to jest teologia syjonizmu. Tak nie można. Tak nie można. To w zasadzie na salonach biblisty Winhaj nie pokazuje się, bo będzie mu przykro od komentarzy. Nawiścił mu takie emocje. Isaiah 56, to będzie chyba Trito albo Deutero, Deutero albo Trito Isaiah. I Isaiah 60. Mi dym stanie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Poszerzone wybrania. To jest proroctwo jak raz nie szowinistyczne, nie nacjonalistyczne. To jest proroctwo uniwersalne, jakie poszeruje wybrania. Kto mi uwity do chramu jerozolimskiego? Tylko obryzani. Nikto. To było podwirja dla pohan. Tudy mi zajty korzeń, nieobryzany. Taki prostyr ewangelizacyjny. Haj pozazdrot. Ale dali mogli uwity tylko człowieki jewreje. Jakże ty był Eskimos, to obryż się i możesz uwity. Jakże nie obryżysz się, nie możesz uwity. Tam było dla Jewrejów, to żinki, dity i człowieki jewrejskie w drugie podwirja mogli uwity przez wózki worota. Potem było jeszcze podwirja tylko dla człowieki, że żinki nie wchodzili. No, baczy, to nie było parytetyw, nie było feminizmu jeszcze takiego. A dali w rzetyki świeszczenek. I teraz, kiedy my czujemy, że my, chrześcijanie, to jest królewskie poridia, to jest świeszczennicki rit, prawda? Że my jest dzieci Boży, to my spokojno wsi, gdzie nie ma żinka ani człowieka. Oś czemu Pawło każe, nie ma żinka ani człowieka. Wsi możecie zalistyć w trzecie podwirie, a nawet w czwarte, tam, gdzie wrze kram, bo wy jest świeszczennickie kolino, wy jest naród świeszczennicki, korolewski. Wy wsi jewreje, nie ma człowieka, nie ma żinki. Możecie, nie ma strefy, nie ma podwirja niedostrzeżnego dla żinok. Wsi majte. Wszyscy możecie uwity w święte świętych. To muszę wyje w Jezusie Chrystusie, jaki jest pierwoswieszczennikom, a wyje w Niemu. Możecie załazić nawet tudy, gdzie świętnikom zabroniało się. Tylko pierwoswieszczennik raz w rok zachodywał. Wy teraz zawsze możecie zachodzić. Nie raz w rok, tylko zawsze możecie sobie załazić tudy, bo ty nie jesteś żinka, ty jesteś prawdziwy Jewrej, ty jesteś świętnik, ty jesteś pierwoswieszczennik, bo ty jesteś pierwoswieszczennik naszego wyznania, list do Jewrejów. Ty jest w pierworodnemu, ty jest w pierwoswieszczenniku, ty w niemu, ty jest w Jezusie Chrystusie, możesz załazić do świętego świętych. To jest Deutero czy Trito Isaja. Teper prorok Jezekiił mówi, że kiedy przyjdzie nowy Dawid, a nowy Dawid to jest Mesja, i podziwiacie, jak Matwiej pokazuje, nad jaka jeszcze tak jest, kiedy Matwiej pisze prolog, to każe, że Jezus, prolog to jest rodowit, nie prolog, tylko rodowit Jezusa. I tam winka, że Jezus syn Abrahama, syn Dawida. Jezus jest synem Dawida. A także choworyć tryci zachaduje po tym Dawida, jeszcze w tekście w rodowodzie. I 14, 14, 14 pokolenia. A 14 perkładane z cyfr na litery, które symbolizują cyfry, to jest inicjały słowa Dawid. Także, krim co, to zgaduje Dawida chyba krać 3 albo 4 w tekstie, priamo zgaduje Dawida, to jeszcze Matwi każu, czy 14 pokoleń, 14, 14, podaje inicjały Dawid, 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 słowa, imię Dawid. Także tam 6 czy 7 krać powtórzy się Dawid, 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 Dawid. To jest Dawid. To jest nowy Dawid, to jest Mesja. Zgodnie z prorokiem Jezekiłem przyjdzie nowy Dawid. A czemu nowy Dawid? Bo kto przydumał chram? Nie Salomon. Salomon taki wykonawiec. Wsi materiały, bogactwo, spokój polityczny, militarną siłę, wsiu garancję i wsiu ideę przydumał i remeselniki zebrał. Wszystko zebrał Dawid. I mógł pobudować, ale nie pobudował, tylko tam, tylko predaje Salomonu. A co to jest za proroctwo? Czemu nie Dawid? Nie to muszę krwawy, jak każe Natan. Natan każe, że Dawid nie mógł pobudować, to muszę krwawy. A ja, Petro, krasi prorok niż Natan, prostydzicy i żart, każę wam, że w tym obrazie było proroctwo, że nie Jezus wtili Dawid,
Na Isus w smartną motyli pobuduje chram. Dawid. Taki nowy chram. Pobuduje woskresły Isus. To Isus w tili, Dawid, must pomerty. To mój Dawid nie buduje. Mre. Ale jego syn, to Dawid bis. Dawid woskresły w swojemu syni. Buduje chram, ale cej chram może pobudować Salomon tylko tomu, że Dawid zorganizował se premich wrogów, rozbudował imperium, nagromadł remeslników i materiał i dał ideju. Oś Jezus w tili smertnemu zrobił wse, co trzeba było i koby zwerszył wse, przygotował wse, to potem przez 3 dni Mich otrzymał od Boga przywilej, pobuduj. To Jezus w tili, który mre na chrzest, to jest Dawid, który pomiera. A Jezus woskresły, to jest Salomon, który buduje chram. Fajno? I tylko tomu, no nie tylko tomu, przede wszystkim tomu, Natan otrzymał przykaz od Boga, każąc Dawidowi, królu Dawidowi, nie ty pobudujesz chram. Dobra, proszę. I Jezekiel prodążuje. To jest Jezekiel 37 wiersz 37 rozdział wierszy 24-28. I Bóg pomisty swoją świątynię, swój namet, swoje satylisie na zawsze serd Izraelitian, a narody jazyczyski nawernucja i pocznut wydawaty cześć Hospodowi w tym chramie. Znowu podywicja. Je Izrael i nawerni narody, to narody, które stają Izraelem, je poszerenia Izraela na wsi narody. Pohański dosy, a teper wrzede pohański, bo jakże one nawertają się i mogą przynosić kult cześć, Hospodowi, kult można czynić tylko w chramie, nie poza chramem. Znaczy, one mogą zalistyć do chramu, a jak mogą zalistyć do chramu, to one będą Izraelitiany prozelity, obryzani. Tylko nie obryzania na členiku, przeproszę, anatomiczno, tylko obryzani duchowno i etyczno, moralno, nawerneni, uwirowawszy, ochreszczeni, duchowno i moralno. Obryzani. Oż tak jak prorokie kazali, obryzuj te swoje serca, a nie členiki. Duszu obryż te swoją. Mentalitet, myślenia, metanoje te. Zmieniuj te myślenia. Nowy chram. To nie jest teksty wże nacjonalistyczni. To nie jest teksty zemni polityczni, militarni, architektoniczni. To jest teksty eschatologiczni. Do reci. Cej tekst proroka Jezekiela z 37 rozdiału nie mogli komentować młodzi rabiny. Było zaborone. Ja czuł to kiedyś od jednego biblista, że rabinom dozwoliło się komentować wszystkie Biblię, krim de jakich knych. I były, znajdę, takie porogi wieku, że rawin tam do wieku, nie znają, 40, skażemy, czy tam 50, nie mógł komentować na przykład pisni piseń. Pisle tego wieku i pisle jakiegoś stażu wrze mich. Tobto stary rawin wrze mich pisniu piseń komentować. Ale tekstom, który był najbliższy bereżeny przed młodymi i durnymi, pewno jeszcze niedoświadczonymi, niemudrymi, rawinami był właśnie, było ce proroctwo, ce fragment z knihy Jezekiela. Bo one mali chram. I cej chram w czasach Jezekiela, i cej chram był dla nich no, najbliższy i świadectwo. A tu Jezekiel każe, że będzie pobudowany inny chram. Znaczy, cej ma być zniszczony. Żeby nie uwity w jakąś halepu. I cej chram będzie uniwersalny dla wszystkich narodów, dla nieczystych, którzy staną czystymi. Żeby właśnie nie komentować tego prymitywno, tak jak pan Johannes komentuje, jakoś polityczno, architektoniczno,
pozemnomu, to cej tak był zastereżeni dla najmudriejszych, najstarszych rabinów. Prorok Ahej w rozli drugom wierszach 6-9 każe, że sława majbutniego chramu będzie bilsza wid chramu pierwszego i drugiego, chramu Salomona i chramu Neemii Ezdry. I jeszcze, to była ze świątynia dni w ostatnich, eschatologiczna. No bo chram drugi był, koby one piszą te słowa, był chram. Poza biblijny teksty jewrejski każuć pro nadiju wstanowienia nowej świątyni. Na przykład rukopisy z Qumran, to jest peczery i monastyr, jako ruiny, ale dostal wysokie ruiny, znajdują się na blisko, no, na pobreżu, można powiedzieć, Czornego Chersonesu, na pobreżu Czornego Morza, a Qumran, jewrejska, esseńska, eschatologiczna wspólnota monastyrska, to jest Bilia Mertwego Morza w Izraeli, na piwden od Jerozolima. Rukopisy z Qumran mówione schowali przed Rzymianami w rokach 60-tych, 70-tych. Schowali to w peczerach, w górach, jakie tam pobliżu je. I to było odkryte gdzieś w 19 czy w 20, na początku 20 stulecia chyba. W rukopisach w Qumran, krótko przed narodzeniem Jezusa, jest bardzo proroctw takich pozabiblijnych, jakie stosują się nowej świątyni. Istnieje tak zwany rukopis świątyni, czy zmotany rukopis, to zwój polskiej mowy, nie znam jak będzie. Suwi świątyni, tak nazywa się, jaki pokazuje, że świątynia będzie długa na 60 kolon, to duże długa. Rawiny wierowali, że modlili się pro powernienia kultu świątynnego. Chyba to dziko by był, świątynia była znowu troszkę zniszczona, czy spotworena, spapluszona Grekami, jakie tam pobudowali statuę Zewsa, czy innego boga, nie pamiętam jakiego boga greckiego. Dejaki rawiny także wierzyli, że tę świątynię własne wybuduje nowy Mojsej, tobto własne Mesija. Na przykład Midrasz do Knychy Czyseł odnoho z rawinów tekst zwłoczy tak. Koły korol Mesija, który mieszka na piwno ci prokineca, przyjdzie i zbuduje chram na piwdni. Zgodno z jej słowami. Ja rozbudyw kogoś z piwnoci i przyszedł. To jest proroctwo Isaii 41:25. W czasach Jezusa i przed jeszcze Jezusem, król Irod Wielki, to jaki persliduje dziecko Jezus, i jego następniki, jego syny, nie szczadili czasu i groszy, żeby rozbudować drugą świątynię, wydremontować, rozbudować. I wczynity jej cudom antycznego świtu. Wszak taki ta świątynia nie dosiągła masztabów pierwszej chyba świątyni salomońskiej. I mała odne inwalidztwo, jakie wże mała druga świątynia. Była pusta w Seredyni. Miejsce świętych było puste. Tomu, że prorok Jeremia z strachu przed Nabuchodonozorem, Babilońcami, tylko ma wyniósł jak świeszczennik kowczeg zawitu z świętego świętych i schował w górach, na górni niebo, tam, gdzie pomarł Mojsej. Pomarł Mojsej i w peczeri dość zasypano i kamieniami szczezna zawsze kowczeg zawitu. Ale prorok Jeremia, uczniom, którzy próbowali potem znajdzie coś, co schowali i zasypali kamieniami, i że nie zmogli znajdzie na tych górach tego miejsca, wciszał i skazał,
Szone prywajte. Koły pride, boh kołyś obnaruży ce miejsce, boh kołyś znajdecy kowczak zawidu, więc znajdecja. No i tak rozumieją, że koły pride Messia, to wid buduje na taki chram, ale i znajdę kowczak zawidu, tak i budę. Z kilkiem wrze robię mocej zapis? 45. 45. To dawaj jeszcze skażemy pro... A może nie. Może haj wyseczyć na zachodni. Nowa Światynia. I Disno, Jezus Chrystus, koły pride, no to skaże Jewrejam. Może ty zniszczy tę Światyniu, ja na nowo jej postawił. Każuczy ci słowa, winne tylko choworyw pro swoje boskresinia. Winu choworyw pro akt, który ma zwerszyć Mesija, koły pride, nowy Mojsej, ma pobudować nowy namet zustyci. Choworyt pro akt, który ma wczynyć nowy Dawid, koły pride, ma pobudować tretji chram. Winie nowym Mojsejom buduje namet zustyci. Winie nowym Dawidom buduje chram Salomona. I buduje joho jak woskresły, to jak Salomon. I tym chramom je joho tiło woskresłe, które mają nowe możliwości plazmatyczni, i ono je gnuczkę i może rozciągać się nie po fizyce kwantowej, tym bardziej newtonowskiej, ale po fizyce sławy może rozciągać się i może pomieścić wszystkich nas. Tomu ciało Chrysta ma nową fizykę i może przyjąć nas w siebie. I my je członami tego ciała. I to jest cerkwa. Także ty je ciłom Chrysta. Twoja dusza i twoje ciało. Tomu nie zapaskudzuj tego ciała, ani duszy, ani ciała, bo ty je klitynko i ty je fragmentom, ty je czastynko i ciała Chrystowo. I nie podnimaj te ruky na czyjąś duszu, ani na czyjeś ciało, na czyjąś psychiku czy biografię. Tomu, że kto popróbuje zrujnować ten chram, będzie mać dzieło z jego budowniczym, z jego własnikiem, z Bogiem. A straszno je riczu popasty w ruky Boga żywego. To straszna rzecz, bo Bóg je ognem, jaki wse pożeraje, co w niego wpadę. Wse wyniszczuje. Tak że tym nowym chramom nikomu nie będzie budynek. Choć w jakomuś planie będzie budynek. Na co pokazują nasi muczniki ukraińscy, jaki zastupali się za swoje kosteły, jaki zastupali się za swoje cerkwy i dejaki ginuli nie tylko nawet za wiarę w Boga, nie tylko za Boga ginuli. Na przykład muczenik Barski, 200 czy 300 człowiek, jakie zaginęło zachęszczający przed komunistami kosteł w Baru, w Bari. Oni ginuli za budynek. Jaki jest sens ginuty za budynek? Jak to tylko kamni. Wony ginuli za budynek, tomu, że to jest chram Boży. To jest miejsce przeżywania Boga wśród nas, bo tam jest tabernakulum, tam jest kywot. Ten chram jest oświaczony. W momencie, kiedy ten budynek z kamni, z cyglin, z dosok jest oświaczony, win przestaje być budynkiem. Win staje ciałem Chrystowym, przez oświaczenie, przez błahodać. W jakomuś, znajdę, w naszym ciele także jest mertwi czastyny. Nokti jest mertwi. No, kiedy ryżesz nokty, jak raz siechodni ryżał. Czy boli tebe? Normalna, kiedy ty zdrowy, nie boli. Wołosynki także nie mają nerwów. Kiedy stryżesz, to nawet przyjemno, prawda? Masaż głowy. Lubię to, ja aż zasynaję, kiedy będę stryżuć. Mnie lekko gorło podryza, ty można to dzieć. De jakie by ciszyli się, prawda? Ja rozumiem ich. Ja może nawet sam by ciszył się, nie znają. Tak jak apostoł Paweł każe, pomerty to krasie. A zależy się, to nieobchidne dla was. Kto was będzie nawczat? Prawilno. Kto będzie hawkać na wówka? No nikt nie hawkał. Kiedy pojawił się wówk, kto hawkał? No kto z waszych świaszczenników, episkopów nawet hawkał na wówka, kiedy pojawił się? No kto? Przyzwiście proszę. Przyzwiście proszę. Numer telefonu proszę, bo chcę przywitać z uśmiechem. Tylko ja, zdaje się, prawda? No, to nieważne, znowu ja włażę w niepotrzebne rzeczy.
Ale własne, tak jak my mamy mertwi czastyny tiła, tak samo ce tiło Chrystowe, no ja ta sprawa, że tu troszkę tak może pereborszły, ale może nie. No chram je poswiaczony episkopom. Nie świaszczenek święty chram. Świaszczenek może to być automobil tam poswiatyty, czy jakąś prosforku, czy jakąś rycz, medaliończyk, chrestik, ikoneczku, obraz. Chram świaszczenek nie może poswiatyty. Musi przyjechać episkop, otec episkop, apostoł. A czemu? Bo poswiaczenia chramu to nie jest fichnia. Poswiaczenia chramu to jest rycz seriozna. I można chyba jakoś tak. I w co mówię, bliżej adekwatu niż neadekwatu. Skazaty, że tak jak my mamy mertwi czasteny tiła, jaki nie mają nerwi w sobie, ale je czasteny tiła, znają te nokty, wołosynkę, nie znają też szereszłam szczen. Mertwi czasteny. Tak samo i tiło Chrystowe, haj maje mertwu czasteną. I to je nasi chramy, kapliczki, cerkwy, kosteły. Możecie ich ciłować, to jest tiło Chrystowe. I kiedy przyjdą nikczemy wam zabierać te chramy, to możecie wydawać życia jak za tiło Chrystowe, jak za Chrysta. To jest Bóg, tak? Chram to jest Bóg. Tomu pomylają się protestanty, każą, czy wysmiewują, czy że my tak ciłujemy mertwi przedmety. To nie do końca jest przedmet. To nie do końca mertwe. No, mertwe. Mertwe, mertwe. Ale nie do końca to jest przedmet. To jest fragment, mertwy fragment tiła Boga. Tomu możecie cyłować stinu chrama, drzwi chrama, ruczku w zakrytym chramie. Chaj chramy będą jak najczęściej wykryte. Przywitliwi. Możecie cyłować ikony, ikonostasy, obrazy. Ale nawet stinu, podłogu chramu możecie cyłować. Budynków naszych. Ta intuicja muczenników jest bliższa istny niż budjaki taki czy siaki teorii teologii akademickich. Bo jak żeby chram był tylko budynkom, to na wisio muczenki barski ta inci wydawali życia za budynek. U protestantów tak jest. Zbir to jest budynek modlitwy. To jest dym modlitwy. Dim zbory, zboriw, zboryść. Ale chram to nie jest dim modlitwy i dim zboryść. Zboriw. I dim nawet słuchania Słowa Bożego. Chram to jest coś bilsze. To jest miejsce perebowania Boga. Miejsce to jest dim, w jakomu żywe Bóg. Tabernakulum, namet po latyni. Tabernakulum i kywot, darochronytelnica, darochronytelnica, światyliście. Це все, ale przede wszystkim cerkwa Chrystowa, wiruj, czy duszy i ciała ludzkie, bo to jest że żywi kletynk z nerwami. Chram nie wyczuwaje boli, koło jego spalił, wyniszczył. Ale wże ludy nawet czuwaje, bil. Także tiło Chrystowe ma swoją chałowę, to jest Chrystus, ma swoje czleny, to jest my. I ma swoje mertwe miejsca, to jest nasze chramy, nasze przedmety święte. To jest domy kultu, gdzie Bóg prożywa, gdzie Bóg jednaje się z nami, gdzie jest żertwo przynoszenia, gdzie jest takoż słuchania Słowa Bożego i takoż nasza molba. Pomiż pozychamy, molimy się. Pomyśl tonu czy w rosyjaności i w grzechach naszych, i w kiepskości, i w niewirach naszych. Molimy się tam. Oś tam domy modlitwy. Jo. Lepiet. No ale nic. Ale nie jest lepietom prysutnic Boża i prożywania Boże w naszych chramach. Oś co jest ta nowa świątynia. Świątynia, która już nie będzie mieć końca. To jest zapoczatkowania, że chramu niebesnego Jerozolima, wysokiego, werchniego Jerozolima. To jest wrze zapoczątkowania. Ta cerkwuszka, ta kapliczka selska.
To jest zapoczatkowania cього Божого храму на небесах і Божого культу. To jest coś niemowirnego. My wże po suty je w niebie. Kiedy wchodzisz do chramu, to je niebo. No fajno byłoby, jakby chram był harny. Odna moja znajoma Marta skazała kiedyś, pisła wizyta w cerkwach prawosławnych w Kijowie, że ich starinna architektura jest taka, że kiedy wchodzisz na terytorium, to wże wirujesz, nawet jak ty ateist, satanist. A kiedy wchodzisz wnutro, to ty wże je jak anioł, chociaż ty dali po intelektu, twój intelekt dali ateistyczno-satanijski, ale architektura, atmosfera, ce światło tin, czy tinio światło w starych chramach, nie te prożektorowe światło w nowych chramach, ale właśnie ta atmosfera, ten zapach, tego ladanu, tego kadyła, ten spiw, potem liturgii i tak dalej, czyny takie, że jakby ty nie starał się być ateistą, ty wże wirujesz. Ty nie musisz tam wiryty. Wiru twoją zamieniuje architektura i klimat, nastrój tego chramu. Ty nie musisz modlić się. Ty nie musisz być ani wirujący, ani pobożny. Oś taki ma być chram. Chram ma być tak pobudowany, ma stworzyć taką atmosferę, że nawet ateist i nawet ludyna Rosjano niepobożna będzie widować tam kult. Na żal, współczesne chramy dużo często takie nie są. A starinni zawsze takimi je. Tam niemożliwe być ateistą. I tam nie trzeba być wirującym. Tam niemożliwe być niepobożnym. I tam nie trzeba namagać się stać pobożnym. Za tebe zrobić twoje serce, za twój rozum i twoją wolę zrobić twoje poczucia. Ty uwidzisz, ty chlianesz, ty widczujesz i ty wrze na niebesach. Jak biedni, jak my je bahati. I jak biedni je ci wsi protestanty. No ale sami chotili. Chaj strażdają. Misza mnie mówi, że chaj nie strażdają. Wedmedyk. Chaj nie strażdają. Moja babunia i dzieci byli protestantami. Cywuju. Wszystkich protestantów.